No spokojnie. I teraz tak. Zapnijmy się tutaj. Szkoda tylko, że non-stop zmienią sokety, Bóg wie po co. No, to jest właśnie minus Intela niestety. Bo teraz właśnie tak zobaczyłem, że ten, że napisałeś to. To jest właśnie minus Intela, natomiast no jak ja będę kupował nową maszynkę, to na pewno kupię sobie z rodziny AMD. Być może do tego czasu wyjdzie jeszcze nowy soket, bo coś tam AMD planuje, żeby wrzucić nowy soket. Ale pod tym kątem oni są fajni, no bo przez długie, długie lata był soket AM4 i płyty główne, tak de facto, jeśli miałeś naprawdę dobrą płytę główną, to nie musiałeś je wymieniać, wymieniałeś tylko procesor, tak de facto, nie? To był mega, mega plus, nie? No, natomiast no, w moim odczuciu Intel no jednak trochę tak trochę w tyle został, jakby nie patrzeć, nie? Z racji, że praktycznie w ogóle nie miałem PC-ta na procesorze AMD, to mówię, teraz chyba czas najwyższy i switchnąć i mieć ewentualnie jakieś takie właśnie porównanie. Za bardzo też większego porównania nie będę miał, ale to wiadomo, że skok pomiędzy procesorami będzie wtedy już nieziemski. Teraz jedyny lepszy procesor, który mogę wsadzić, to 7700, a on daje mi może 5%. No, mam to samo, dokładnie to samo mam. Dokładnie tak. Procesor, jeśli chciałbym wymienić, to 7700, który nie wiem, czy jeszcze jest w ogóle dostępny gdzieś, nie? Więc. O kuźwa. No, spammer, 14 poziom gretki, wiking gretki. Nie, no to ja akurat wiem, Andrzej, ty jesteś zadowolony, bo jeszcze niejednokrotnie mówiłeś, nie? Natomiast pytanie właśnie... Bo ja generalnie tylko do gier wykorzystuję tak de facto ten kompa. O kuźwa, ale to twarde. O kurde. ビリビリ。逃がさないわよ。ペレペペ。はい、ちょっと待ってよ。 Ja weźmy tej żabcie. Juli, no do pracy. Właśnie mówiłem ci wczoraj, że mój roboczy wydapek chodzi teraz jako wirtualna... Tak, pisałeś. Nie wiem, jak AMD działa na wirtualizacji etc. No też nie wiem, powiem ci szczerze, nie mam pojęcia. Wiem natomiast, że multiwątkowość jest na propcie, na procesorach AMD. One trochę na pewno odstają przy single core'ach, czyli taki pojedynczy, co aplikacje nie wykorzystują. Ale to jest naprawdę minimalistyczna różnica pomiędzy Intelem. To też zależy też od apki swoją drogą, nie? Ale różnice są już na tyle minimalistyczne, że
że sądzę, że warto się zainteresować tymi plackami, tym bardziej, że teraz jeszcze i tak nowe mają zamiar wypuścić serię 5000, więc a do tego, kiedy ja jeszcze w ogóle będę kupował, no to tam może być, nie wiem, 6000 albo 7000 seria i elo, nie? What? Pięknie. Zbierajmy. Dobra. To by musiał, kurde, odblokować najlepiej. Czyli... musiałbym sobie tutaj to ustawić, tak? Dzięki. Dawaj skrzynkę. Nice. No, ale zobaczymy, mówię. Zobaczymy, co tam przyszłość nam jeszcze przyniesie. W ramach technologicznych ciekawostek. Tu co jest? A, czyli tu mieliśmy tepkę, czyli dobrze idziemy, nawet bym powiedział. Pies marudzi, że głodny. Pies wcale nie marudzi, pies ci mówi, że jest głodny. Piesio ci po prostu mówi. Daj mi papu, panie. Human, give me food. Human, where's my food? An, powiedz mi, ten patch, o którym mówiłeś, to on o 19 czasu polskiego, tak? O. To ja nie mam. Mam. Crystal Core. Na tabie jest to. Ej, elegancko. Można tak to zrobić jeszcze szybciej. Pięknie, pięknie. Podoba mi się to. Noel. No, ale chcę tylko i wyłącznie... Tak. Znaczy to będzie raczej mały, bo zmiana baneru i nowi... No tak, ale chodzi mi właśnie o to, nie? O to właśnie mi chodziło, nie? Dobra, z czego ona w ogóle korzysta tak de facto? Jaką... Greater Sworda też ma. Jak ja mam tu użyć?
Halo? Co ja muszę tutaj użyć? Co to w ogóle jest? Ultę tylko mogę... O kuźwa. Okej, okay, dobra. Właśnie tak patrzę, mówię, coś mi tu chyba nie gra, nie? Dobra, to najwyżej sobie później to zrobię. Może i nie, może jednak chcę to wziąć, tylko... To musiałbym zrobić to tak... No nie ma jako takiego wrażenia, jak odblokuję statuę, może zmienić się... Czekaj... O, skrzyneczka, pięknie. Dlatego warto rozwalać wszystko. Pięknie. Wow. Wow, 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 wow. Chodź, to mogę delaytnąć. Okej. Okay. Resonate with Geo. Co, i teraz to się zmieniło ten? O, okej. Okej, okej, okej. No, 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 no. Jo, o, bo to są już inne. Okej, okay, dobra. Bo to są podzielone te, na takie a la kontynenty, czyli... Tu mamy te ala takie kulki jak duszkowe, a tu mamy geo, takie te żółte kryształy, okej. Okay. I tu będzie pewnie też coś innego, okej, okay, okej. Okay. Właśnie widzę. Właśnie widzę. Dobrze. Jedno geo już za nami. Cyk. Jest i piękna skrzyneczka. U tej statuły mogę z powrotem odmienić ten swojego? Czy jak to wygląda? Czy muszę wrócić do tamtej... Gdzie jest ten... Do tamtej muszę wrócić, okej, okay, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze. Pięknie. Bąbelek, mam bąbelka. Dobra, tam jest skrzynka, więc chcę ją dostać. Spadać mi na drzewo.
dachem? Co to jest? Pięknie. Dobra. To weźmiemy sobie na pewno. Tak. Haha. Pięknie. Podgłoś i powiesz mi, że to nie jest mordzenie. Ej, ale nic nie słychać, powiem ci szczerze. Czekaj. A coś tam, jakieś takie burknięcia słychać? No bo głodny piesio jest. No, piesio jest głodny, no. Domaga się, papu. No tak mruzi, jak coś chce, a? Chyba, że tak. Chyba, że tak. Dobra, co my tu mamy? O, mam nowego ulta, nice. Tak przy okazji. Dobra, gdzie ty idziesz, duszku? Idziesz tutaj. Ghost of Tsushima? Nie grałem jeszcze. Niestety nie miałem jeszcze okazji wiele innych gier jeszcze pograć, także... No na pewno gdzieś tam w pewnym momencie ogram, więc luzik. Teraz tak. Ja bym zrobił to tak. Tu bym się tepnął. Zaoferował to, co zdobyliśmy na tamtej mapie. Do tej pory.
Mamy aż 12, więc... Pięknie. Tak. Dobra, a gdzie jest? To, to chcieliśmy. Gdzie są, tu są bossowie jacyś, nie? Tu jest tak. 36. Kosteczka jakaś. Elita. Ej, tego nie miałem. Gdzie to jest? Lecimy. To co zrobimy? Kosteczkę, ale zanim jeszcze przystąpimy, zaraz jestem. Chwila.